Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z protokołem do tej umowy podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 roku. Celem nowej umowy jest uszczelnienie przepisów i zapobieganie uchylaniu się do opodatkowania. Zaproponowana zmiana pozostaje w kształcie, jakim w ostatnim czasie przyjęto umowy z Maltą, Luksemburgiem i Cyprem. Ta zrozumiała konieczność ze względu na zmianę stosunków ekonomicznych oraz polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowe brzmienie porozumienia z Singapurem wprowadza odliczenie proporcjonalne jako metodę unikania podwójnego opodatkowania w Polsce w miejsce dotychczasowej metody zwolnienia. Zmiana metody wynika z szeregu rozwiązań funkcjonujących w prawie wewnętrznym Singapuru, mogących stanowić podstawę do uchylania się od opodatkowania przez polskich rezydentów. Metoda odliczenia proporcjonalnego gwarantuje pełniejszą kontrolę nad dochodami polskich podatników osiągniętymi za granicą, a jednocześnie w pełni usuwa podwójne opodatkowanie dochodów. Umowa będzie mieć zastosowanie przede wszystkim do podatków dochodowych PIT i CIT, zarówno po stronie Polski, jak i Singapuru. Kolejną istotną zmianą jest redukcja wysokości stawek opodatkowania u źródła dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Umowa wprowadza także pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, dostosowującą postanowienia umowy do obowiązującego standardu OECD. Umożliwi ona uzyskanie informacji o działalności gospodarczej polskich rezydentów w relacjach z Singapurem, w tym również o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych. Panie i Panowie Posłowie, Polskie Stronnictwo Ludowe przedkłada niniejszym pełną rekomendację do wszczęcia procedury ratyfikacyjnej przez Rzeczpospolitą Polską w przedmiotowej sprawie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.